Dzień dobry wileczki, dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Fortnite'a. Ja jestem Smarty, a przed wami totalne udawanie Bambika. Czyli za dużo nie będę musiał zmieniać w swoim stylu gry. No w każdym razie postaramy się dotrwać do top 2, udawać totalnego bambola i skłonić drugiego gracza do tego, żeby oddał nam wina. Okej, spocony farmer ubrany, czas zaczynać. Nie mogę się doczekać tego, nie mogę się doczekać po prostu. To będzie genialne, to będzie najlepszy odcinek, jaki zrobiłem. Mam nadzieję, że mi ktoś odda tego wina, bo ja faktycznie jestem Bambik. Dobra, dobra. Na razie wylądowaliśmy na Salty. Spocona miejscowa. We. No i co? Pierwszego cię dziabnąłem. Ha, 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 ty knucik się ty. Chciał mnie skillofa porobić. Nie ma tak łatwo. Nie ma. Ja trenowałem w Fortnite'a ostatnio. Normalnie. Na naparzance byłem nawet. Możecie mi w komentarzach dać znać, jak trenować, żeby być lepszym w Fortnite'cie. Bo ja nie mam pojęcia. Nie mam pani Maju. Nie, w ogóle nie wiem, o co chodzi. Ty, żadnego shotguna nie ma oczywiście, no. O, ty knucie ty. Co mi od tyłu dziabasz? Ała! To nie mam shotguna, mnie obił. Dobra, oni się będą strzelać teraz tam ze sobą. A, on ma szybkiego shotguna nawet. O, to fajnie. Sztuczkę zrobię. Normalnie tak, będę se stał na drzwiach. Jeszcze do top 2 nie dotarłem, a już Bambika udaje. No on tego szybkiego shotguna ma. No skąd ty masz tego shotguna? Jej! Ale go w kosmos wywaliłem. 20 HP miał, tylko mogłem go poskładać. No nie jestem najgorszy. Wireczki i bobry, jeszcze szybki komunikat. 10 tysięcy fałdołców do zgarnięcia. Na następnym odcinku losowanie zwycięzcy. A więc jeżeli chcesz taki pakiet dla siebie, to zasubskrybuj kanał z dzwonkiem, zostaw łapkę w górę i komentarz, bo to z komentarzy wybiorę zwycięzcę. No i oczywiście użyj mojego kodu Smarty w sklepie. Będzie sprawdzone, także nie oszukiwać. No a potem będziemy rozdawać karneciki bojowe. Ja chcę jeszcze raz na te słone. Tam fajnie było. Tylko pompy nie miałem, a tak mi wszystkich poskładał. Wszyscy dętka by była. Zawsze tak jest w tym Fortnite'cie. Najgorzej na świecie, ile można. Pompy zwykłej nie mogłem znaleźć. Nawet szarej nie mogłem znaleźć pompy. Pierwsza gierka, ja już stiltowany jestem cały. Do widzenia panu, mówię. O, szybciutko wyjaśniony. No, takie strzały to ja lubię. Ale go dziabnę. Ale go dziabnę, nie ruszaj się, nie ruszaj się. Ajajaj, no ruszył się, oczywiście, że tak. O, tu będzie bitka. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, nie uciekaj. Ja tylko kewa wypiję. Czy on pod schodami kutabandzi? Tak, pod schodami był. Poszukać mnie chciał, no. Do tego challenge'u bardzo przydałyby mi się kartony, ale niestety żadnych nie mogę znaleźć. Serio, no nigdzie kartonów nie ma. To jest naprawdę aż tak luksusowy towar w Fortnite'cie? Mam kartony, mam kartony, mam kartony. No i to mi się podoba. To jest prawdziwe bambolstwo teraz w tym momencie. Chłop siedzi w kartonie, kutabandzi, no i o to chodzi. Ja już tak do końca gry będę, żeby nie było. Chyba, że ktoś podejdzie i spróbuje mnie dziabnąć. To może się zdecyduje, żeby mu oddać. Ale trzy fragi są, już Bambika mogę zacząć udawać. No i nie wiem, czy wiecie, ale na moim Instagramie nadal trwa dla was taki challenge. Czyli ile followów wbijecie, tyle karnetów wam rozdam. Na nowy sezon oczywiście. Obecnie macie zagwarantowane aż 4 karnety. Ale pamiętajcie, że może być ich znacznie, znacznie więcej. Ty leć tu, chłop. W każdym razie za każdy 1000 followów jeden karnet bojowy dla was. Wbijajcie na Instagrama, bo już niewiele brakuje do 5 karnetu. Ty ziomek tam biegł. No nie wierzę. Kurde, szkoda, że tu nie przyszedł, no. Zaraz pełno osób będzie, coś czuję. Oj, pełno osób tutaj będzie za chwilę. Tam już się szela, chłop. Łocie, panie, tu dookoła 5 osób jest. A 15 na serwerze. Może tu przyjdzie jakiś. Oj, takiego fraga to ja bym chętnie dziabnął, tak by normalnie z zaskoczenia. Chłop na pewno byłby w szoku. Dobra, czas się ruszyć do strefy. Oczywiście w tym kartonie idę. Ja już miałem Bambika udawać, nie? Jezus, jak to wygląda? Ja jestem chyba w tym kartonie po raz drugi w życiu w Fortnite'cie. Czy to jest dramat jakiś? Czy on wolniej chodzi też przez ten karton? Napiszcie mi w komentarzu, czy wolniej chodzi. No takie mam wrażenie, jakby się czołgał trochę. Jakie to jest słodziutkie, no nie wierzę. Farmer, weź ten karton, co? Nie, nie, idziemy w kartonie, udajemy Bambika cały czas. I do strefy, i do strefy, ile do strefy. Jestem ciekawy, jak to z boku wygląda. Znaczy wiem, bo już nieraz takiego delikwenta widziałem, no ale... Typek. Atakuję go. Jeszcze kawałek tylko do strefy, jeszcze kawałek tylko, farmer. Dawaj, 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 dawaj. Ja wiem, że karton ciężki, ale dasz radę. No i tu sobie przysiupnę znowu, no. Słuchajcie, ja już nie chcę więcej fragów robić. Naprawdę, bo ja już muszę udawać Bambika. Ja się muszę wczuć. Pomimo tego, że mój skill nie jest najlepszy w Fortnite'cie, no to jednak trochę się wczuć muszę. Już tylko 10 przeciwników. A, dobrze, dobrze. I bliziutko do strefy, no i to mi się podoba. Czołgamy się dalej w takim razie. A, o, o. Piłkara, to ta spocona piłkara. Na bank. No oczywiście, to inny, no. No chyba nie taki spocony, na jakiego wygląda. Muszę go podjechać, bo on już wie, że Bambikiem najgorszym nie jestem. Ty, ten karton to fajny jest, on mi obrażenia blokuje. Ale muszę wejść do strefy, a tu dwóch przeciwników się czai. Dobra, ja se tu przysiupnę. Bo już jestem tak blisko jeden na jeden, żeby być z kimś jeden, byle nie z tą piłkarą.
piłkarą, bo ta piłkara widziała, że już coś budować potrafię, no. Bo jaki spocenie, zobacz, skacze, zobacz. Dobra, tu się strzelają dosłownie wszyscy, wszyscy się ostro strzelają, ale ja już jestem w top 5, tylko 4 przeciwników mi zostało. No i kozacko, o to właśnie chodzi. Natomiast nie mogę się nikomu pokazywać. Dlaczego? Ponieważ w takiej sytuacji prawdopodobnie ktoś mnie po prostu dziabnie, no bo jak zobaczy Bambika, pomyśli, o, łatwy frag. A w momencie, kiedy znajdę się z kimś jeden na jeden, wtedy będzie szansa, że udając takiego konkretnego bambola, ruszy się w nim jakieś sumienie i stwierdzi, a, oddam mu tego wina, ja mam już dosyć. No oby, tylko szkoda, że skina mam, cholipcia. Nie przemyślałem tego do końca, nie przemyślałem, a, zawsze IQ 20, no. Idę do strefy, ja chcę tylko dojść do strefy. O, a, top 3 mam, top 3, słuchajcie, kuta bandzot cały czas, nie robiąc kompletnie nic oprócz early game'a, mam top 3, no i czekam na sytuację 1 na 1 i będę musiał udawać totalnego bambika. Oj, to będzie piękne. Jezus, bo on mi oddał tego wina, tylko przy tym było kozackie po prostu. Co jeżeli oprócz mnie jest jeszcze jeden taki bambik, który się chowa po krzakach i ten jeden skillowy gracz nie może go po prostu znaleźć? Strzelają się. Będzie top 2 za chwilę i będziemy mieć nareszcie. Jest, mamy to, jest. Mamy jeden na jeden. Wychodzę z ukrycia, słuchajcie. Wychodzę z ukrycia i udaję totalnego bambika. Totalnego bambika udaję teraz. Oj, gdzie jest ten przeciwnik? Jeny, żeby on mi oddał wina tylko. No, oddaj wina. Po co ci ten win, powiedz kolejny? Z pocuchu ty najgorszy. Gdzie jesteś w ogóle? Gdzie jesteś? Chodzę powolutku, elegancko, ostrożnie stawiam wszystkie ścianki. Zobaczcie. Tak to się robi właśnie. Tak się robiło w sezonie pierwszym. I on nade mną gdzieś jest. Jest tu, no i patrz, spoceńca. O nie, atakuj. Tak nie możesz bambikowi najgorszemu. Nie atakuj w plecy, ała. To za spoceń. O, ty knucie, taki jesteś ham bandyta? No to ci też tak łatwo wina nie oddam. Knucie, ty najgorszy. Ja do niego z serduszkiem, ładnie, elegancko. Nie, tak nie będzie. Bambikowi, żebyś wina nie oddał, ty. Knucie, hamidło najgorsze, no. Ja mam gorsze chwile, ja mogę zginąć, ale niech cię chociaż trochę postresuje. Ty chamie najgorszy, bandyta po prostu. Tracę wiarę, ale tym razem ubiorę skina bambika. No wsiadł mi do helikoptera i nie chce wyjść, knut. No rozumiecie to, no wyjdziesz, no po co to niszczysz, wyjdź z tego helikoptera. No idź stąd, no co za cham prostak bandyta, no. No jak ja mam go zrzucić teraz niby? Masz tu, cię zrzucę, idź tu se usiądź. Masz skrzynię, weź se skrzynię. Dobra, weź se ten helikopter, weź se zjedz go. Weź se go zjedz, knucie ty. Ty patrzcie, jestem skurkowaniec, co mi helikopter dziabnął. Jak ja nie będę miał, to żaden nie weźmie. Knucie, ty najgorszy. Jeszcze go dojadę elegancko. O, perfekto. Uhuhu. Drogi kolego. Uhuhu. Ktoś chyba ostro na głowę dostał. O, ale było blisko, żeby dostać na pyrkę od niego. Nikt mi helikoptera nie będzie kradł. No i top 10 elegancko osiągnięte, bez kuta bandy nawet. Teraz tylko przetrwać tę końcówkę. Okej, mamy top 4, tylko teraz problem polega na tym, że nie za bardzo mam gdzie się ukryć, ale jest już top 3. Mam nadzieję, że oni się szybko wyjaśnią między sobą i że zostanę sam na sam z tym banankiem. Chociaż on akurat też wygląda na ultra bambika, więc raczej wątpię, żeby mu wina oddał. No dobra, muszę trochę improwizować i schowałem się po prostu za górką. Sęk w tym, że ja po prostu nie mogę ich teraz atakować. Ja nie mogę pokazać, że cokolwiek ogarniam w tym Fortnite'cie. Muszę grać totalnego bambika. Dobra, no oni się już chyba tak ostatecznie atakują. Mam nadzieję, że któryś się w końcu wyjaśni. Jezus, tyle łatwych winów mi obok nosa przeszło, no. Żeby wszystkie moje gry tak w late game'ie wyglądały. No czemu oni się wyjaśnić nie mogą? Ała, bananek, no co ty? Tak bambiczka atakować. No zgrywam tego bambika, zgrywam, ale on już chyba widział, że trochę za szybko się buduje, no. Dobra, tego bananka trzeba wyjaśnić. No ty bananku, ty chamie najgorszy, no! W ogóle on z takiej wysokości tylko tyle damage'a dostał. Oczywiście musieli mnie w poprzedniej gierce wyjaśnić. No sobie teraz elegancko przykuta bandziłem. Takich strasznych spoceńców dzisiaj trafiam. Normalnie na lajciożku wbijam, żadnych problemów nie ma. A dzisiaj nie wiem, jakieś lagi, ściny. Ostatnio się w sklepie ta od wrestlingu pojawiła, to pewnie dlatego wszyscy tacy spoceni są dzisiaj. Ja nic nie chcę mówić, ale jak ktoś narzeka, że w Fortnite nie może dotrwać do top 5, to tu jest idealny sposób. Ja se cały czas w helce siedzę. No w końcu chcę tylko sprawdzić, czy ta ostatnia osoba odda mi wina. I zejdę sobie, jak gdzieś będę tak mniej więcej top 3. Ale ja jestem naprawdę w ogromnym szoku, że tego kompletnie nikt nie próbuje zniszczyć. Ja nawet nie zostałem draśnięty w tym helikopterze. O, i top 4.
Jezus, jaki Fortnite jest piękny ostatnio. Już to jest mem sam w sobie. Mem sam w sobie po prostu. O, dobra, zaczął strzelać nareszcie. Dobra, muszę wyskoczyć. Ajaja. Dobra, udało się. Chociaż planowałem wyskoczyć tak mniej więcej na top 3 dopiero. O, mój helikopter. Dzięki za podwózkę. Tam się strzelają ostro, ale ja oczywiście udaję największego bambola. Czyli nie udaję. Gram swoją grę w każdym razie. Typek jest. Oh man. Dobra, on tam się wybił. Nie jest taki zły pomysł, żeby go sfollowapować i wbić się po prostu na tę górkę. Ale to może za moment, bo on tam czeka na mnie. Jest top 3, jest top 3. Oni muszą się tylko nawzajem wyjaśnić. O, perfekcyjnie. Ja sobie tam na prawo polecę. To mi się podoba. Takie cuda. Tu sobie siupnę. Ej, ja w strefie nie jestem. Co jest? No nie. Nie mam skrejdy żadnej. Żadnych krzaków nie ma. Mam pomysł. O! Tu jest perfekcyjna skrida dla mnie. Tu jest po prostu perfekcyjna skrida. Ała, bije mnie, bije mnie. Kurza mnie bije. Dobra, wyjaśnili się. Wyjaśnili się i czy on mi oddał ina? Czy on mi oddał ina? Dzień dobry. Nie atakuj mnie, proszę. Nie atakuj, atakuj. Ej, dobra, chce się ze mną pobawić. Idealnie. Idealnie, dobra, oddaj mi wina, proszę. Bądź tak dobry, no. Gdzie on jest? Halo, siemka kuplu, no. Ała! Oddaj mi wina, no! No nie bądź ham prostak bandyta! Ała! Ale chce się ze mną pobawić! No nie wierzę! Jaki ziombel! Ale to fajne nawet, no! Ja udaję tu bambola totalnego! Udaję tu totalnego bambola! No może mi odda tego wina, co? Halo, nie atakuj! No we, no nie bądź taki schapany! Jesteś najlepszy na świecie, najszybszy, najpotężniejszy, no! Jesteś lepszy od Kepcia nawet! Aaa, ty knucie! No ładną gierkę miał, no, no to trudno mówić za złe, że tego wina bardzo chciał. Ale już bardziej bambika nie mogę mu dawać. Nie dali mi tego wina, chociaż udawałem jak tylko mogłem. Pamiętajcie, że w niedzielę spotykamy się na live streamie Predator Solo Cup, czyli turnieju otwartym dla wszystkich. Jeżeli chcesz w takim turnieju wziąć udział, to wystarczy, że będziesz na live streamie. A do zgarnięcia są kozackie nagrody, takie jak na przykład ten monitor gamingowy ze 144 Hz odświeżania. Także zapraszam, widzimy się w niedzielę o 11. Pa, pa!